Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła sprawdzanie opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym. Najistotniejszym elementem poddanym ocenie będzie profilaktyka. Tym razem jednak kontrolerzy nie tylko będą sprawdzać szkolne gabinety i placówki lecznicze. Zwrócili się również do rodziców, prosząc o wypełnienie istotnej dla nich ankiety. Prośba kierowana jest do rodziców dzieci w wieku od 6 do 19 lat. Ci, którzy zdecydują się podzielić z NIK swoimi spostrzeżeniami, proszeni są o wypełnienie anonimowej ankiety, która została opublikowana przez Izbę pod adresem zapytania.nik.gov.pl. Chcemy, aby obraz kontrolowanego obszaru był możliwie jak najpełniejszy, uzasadnia NIK. Zależy nam na uzyskaniu informacji o funkcjonowaniu opieki zdrowotnej nad uczniami od rodziców dzieci w wieku szkolnym. Wypełnione formularze można przesyłać do końca listopada bieżącego roku. Kontrolerzy według zapowiedzi przyjrzą się skrupulatnie tzw. bilansom, których wykonywane jest coraz mniej. Niepokojące jest, że aż 10% dzieci znajduje się poza zasięgiem nadzoru publicznej ochrony zdrowia. W trakcie kontroli ocenione zostaną też działania władz publicznych w zakresie ochrony zdrowia najmłodszych Polaków, dostępność milusińskich do opieki zdrowotnej, ale to nie wszystko. W kręgu zainteresowania inspektorów znalazła się też profilaktyka stomatologiczna, dieta naszych dzieci, ich aktywność fizyczna i kwestia szczepień ochronnych. Zdaniem NIK wzrasta liczba dzieci nieszczepionych, co według kontrolerów może zaskutkować w przyszłości zagrożeniem epidemiologicznym, groźnym dla całej populacji. Pod lupę wzięte też będą działania ministra zdrowia mające na celu poprawę opieki zdrowotnej nad dziećmi. Miejmy nadzieję, że wnioski płynące z tej potężnej kontroli znajdą odzwierciedlenie w nowym systemie medycyny szkolnej.